Pani marszałek, panie i panowie senatorowie, siedział koło mnie. Panie minister, no trudno, trochę gardło mnie boli, ale drodzy państwo, ja jestem urodzonym optymistą. Kolego senatorze Jurcewicz, ale też trzeba dobrze pamiętać pewne rzeczy historyczne. Ja pamiętam pierwsze wystąpienie pana ministra finansów, kiedy tu pierwszy raz przyszedł i totalna krytyka była na świętej pamięci premiera Lecha Kaczyńskiego. Totalna pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że budżet pod prezydenta Lecha. Szkoda, że nie ma pana ministra, bo cóż winna jest pani minister, jak wtedy była nieobecna. Dzisiaj to, co powiedział senator Birecki, 25 milionów, dokładamy lekką ręką kancelarii pana prezydenta i dziś nikt nie pamięta, że pan prezydent Kwaśniewski, pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, mieszkali na krakowskim przedmieściu i to im nie przeszkadzało. I państwo drodzy, ja przekazuję uwagi ludzi z dołu, gdzie czytają, że 90 tysięcy idzie, drodzy państwo, na utrzymanie dodatkowo całej no dzierżawy i różnych konferencji w kancelarii pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Może to mało, ale państwo drodzy, ziarko do ziarka zbiera się miarka. Sprawa następna, dlaczego dzisiaj nic nie mówimy, bo słusznie pan senator Borowski powiedział na temat dochodów, przychodów. Dlaczego nie mówimy o zwalnianych supermarketach, gdzie podatek w ogóle nie wpływa do budżetu państwa, gdzie na przykład po 15 czy 20-letnim okresie Żanta staje się Carrefour, z Carrefouru staje się Żant. A może zastanowić się, tak jak jest na Węgrzech, że 1% od podatku obrotowego. A dlaczego my ciągle robimy cięcia? Bo ja wierzę, że mój ukochany kraj, moja ojczyzna Rzeczpospolita istniała i istnieć będzie. A dlaczego my robimy ogromne cięcia w sferze socjalnej? Blokujemy, kolego Stanisławie, imienniku 167 milionów złotych w PFRON-ie i nie dopuszczamy do tworzenia zakładów aktywizacji. Mówimy o całkowitej decentralizacji, a w tym momencie tylko 800 milionów się puszcza na samorządy z PFRON-u, gdzie na samorządy wojewódzkie jest 163 miliony. Podzielmy przez 16, ile to jest pieniędzy w granicach 8-9 milionów złotych i co z tego, drodzy państwo, będzie. Następnie daje się 670 milionów na powiaty. No podzielmy przez powiaty, ile to jest pieniędzy. Ja państwo drodzy całkowicie popieram punkt myślenia pani senator Szudowskiej, a może się zastanowić, jak wokół kolei nawet rozwinąć polską gospodarkę, bo dzisiaj ładnie czytamy przyjęte programy, a rzeczywistość jest inna. Dokąd będziemy jeszcze prywatyzować i panowie, w pewnym momencie braknie już tych zakładów do prywatyzacji. Prywatyzujemy to, co najlepsze, a nie prywatyzujemy to, co najgorsze. Mnie ciągle uczył ojciec świętej pamięci, że jak chcesz sprzedać rower, to go tak wypucujesz, żeby sprzedawać go po najwyższej cenie. A u nas wiele firm sprzedaje się nawet, ja nie wiem, poniżej wartości, dużo, dużo poniżej wartości tych firm. I drodzy państwo, no dopóki jeszcze jest coś prywatyzować, to faktycznie no jeszcze ten budżet się będzie zamykał. Ja jestem ogromnym optymistą, bo można się śmiać senatora Borowskiego, ale niektóre, jakby przyjąć kryteria budżetu zadaniowego, to wtedy by się jasno okazało. A dziś nikt nie mówi o tym, w jaki sposób bzdurny wydaje się pieniądze na tworzenie fikcyjnych stanowisk, fikcyjnych doradców. Ja dziś się dowiaduję, że na kolei były premier pan Longin Komołowski jest doradcą pana Karnawskiego.
I dziwimy się, że ulgi żądają, że inne rzeczy. Drodzy Państwo, gospodarkę trzeba pobudzić. Pobudzić gospodarkę. I jak najwięcej, żeby nasi pracownicy mieli pracę. Czy nie wstyd i hańba, że młodzi ludzie wyjeżdżają do Anglii? Czy dzisiaj około 6 milionów ludzi jest na bezrobociu? Czy nie wstyd i hańba, że na komisji rodziny pani minister z PIP-u na klęczkach prawie prosi, bo i zabrano 25 milionów złotych i dano na sport wyczynowy? To jak my se to wyobrażamy? Ja nie mam pretensji, nawet nie będę zgłaszał poprawek, bo ja jestem trzecią kadencję i wiem, jak to się, drodzy Państwo, odbywa. Dyscyplina partyjna i do widzenia, głosujemy i faktycznie to, że my tu 10 godzin mówimy, to jest bicie grochem o ścianę. Ja Państwo, drodzy, mógłbym wymienić inwestycje na terenie Sądecczyzny, całej Małopolski. Ale mam świadomość tego, że i tak to nie przejdzie. Z ogromną radością przyjąłem, że się wycofano z prywatyzacji elektrowni Niedzica, rząd. Może nareszcie się wycofa z prywatyzacji PKL-u, superdochodowej zakładu pracy, gdzie budował minister Bobkowski, żeby uatrakcyjnić, a dzisiaj, drodzy Państwo, letką ręką się wszystko sprzedaje. Zastanówmy się wszyscy, nie to, że opozycja rządząca, ale zastanówmy się, drodzy Państwo, jak uaktywnić polską gospodarkę. I patrzmy, jak historia zatacza koło. Powiedziałbym panu ministrowi, pamiętam te pierwsze jego wystąpienie. Pierwsze jego wystąpienie. A dziś ja zadaję pytania i się pytam, dlaczego na krakowskim przedmieściu nie mieszka pan prezydent? Co, mógł mieszkać prezydent Kwaśniewski, prezydent Lech Kaczyński? Dlaczego ja, podatnik, mam dawać miesiąc w miesiąc po 90 tysięcy? Dlaczego? I drodzy Państwo, jestem urodzonym optymistą, bo jakbym nie wierzył w to, co robię, taki senator Rulewski, czy nawet pan senator, redaktor z Wolnej Europy, to Polska by dzisiaj nie była wolna, nie byłaby niepodległa. I no nie tak my se myśleli o Polsce. Myśleliby, że to będzie kraj miodem płynący, że będzie naprawdę rządy Rzeczypospolitej, gdzie na pierwszym miejscu będzie rząd Rzeczypospolitej, a nie Unii Europejskiej. I Państwo, drodzy, o tym my ludzie Solidarności myśleli. Dziękuję.